Cześć moi drodzy, z tej strony trener do celu z pasją. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam podstawowe ćwiczenie na mięśnie pośladkowe, średnie i małe, czyli bok i górę Waszej pupy, czyli odwodzenie na wyciągu. Przedstawię także alternatywy dla osób, które z wyciągu skorzystać nie mogą. Zapraszam do oglądania. Moi kochani widzowie, podstawową funkcją mięśni pośladkowych, średnich i małych jest odwodzenie kończyny dolnej w stawie biodrowym. I właśnie dzisiaj wykonamy taki ruch przy pomocy wyciągu bloczkowego. Potrzebujemy takiej specjalnej opaski, którą sobie zaczepimy mniej więcej w okolicy kostki. Oczywiście wyciąg ustawiamy na wysokości naszych piszczeli, co pozwoli na płynny ruch odwodzenia i aktywację włókien mięśniowych, pośladkowych, średnich i małych mięśni. Składają się one głównie z włókien czerwonych, czyli wytrzymałościowych, także reagują dobrze na większą ilość powtórzeń. Co to oznacza? Nie, że robimy 100 powtórzeń, tylko 15, 20 i fantastycznie wtedy odczujemy pracę tych rejonów mięśni tyłka. Ale do rzeczy. Na czym polega to ćwiczenie? Niby proste, ale często kaleczone. Zakładamy sobie opaskę. Jeżeli nie wiecie, skąd taką sobie załatwić, wpisujecie w Google opaska na kostkę, do pośladków, na Allegro i na pewno znajdziecie. Ważne, aby zaprzeć się jedną ręką o wyciąg czy coś po prostu stabilnego, żebyśmy mogli skupić się na ruchu odwodzenia, a nie przechylać się pod wpływem ciężaru. Wbijamy nogę, która nie ma opaski, mocno w podłogę, zapieramy się, brzuch spięty, miednica ustawiona neutralnie i naszym zadaniem jest nic innego jak odwodzenie. Hop, odwodzimy, zobaczcie. Odwodzimy, lekko wysuwamy nogę przed kolano kończyny dolnej, która stoi na ziemi. Dlaczego? Żeby po prostu linką nie wadzić o piszczel tej nogi. I odwodzimy. I zobaczcie, wcale nie musimy wysoko odwodzić nogi. Dlaczego? Ponieważ to nie jest rozciąganie. Tutaj ćwiczymy pośladek, wystarczy mniej więcej na taką wysokość odwodzić nogę. To nie jest tak, że im wyżej, tym lepiej odczujemy pracę pupy. I teraz Was zaskoczę, bo podczas tego ćwiczenia także popracuję mięsień pośladkowy, średni i mały nogi stojącej. Pamiętajcie, że funkcją tych mięśni jest również stabilizowanie miednicy, a w tym przypadku właśnie to robimy, bo stoimy na jednej kończynie dolnej. I teraz taka mała uwaga, nie róbcie tego na przeprostowanej nodze, żeby nie obciążać tutaj stawu kolanowego. Lekko uginamy nogę. Mówi się nawet, że w tym momencie bardziej skupimy się na pracy pośladka, aniżeli mięśnia naprężacza powięzi szerokiej. Chcemy tutaj głównie skupić się na tyłku. Mówi się również, anatomia wskazuje, że jeżeli będziemy rotować stopę podczas odwodzenia, palce stopy do boku, bardziej zaktywujemy tylne części, te bardziej z tyłu mięśni pośladkowych, średnich i małych. Jeżeli zaś zrotujemy stopę lekko do środka palcami do drugiej nogi, wówczas te przednie mięśnie pośladkowe włączą się do pracy. Pamiętajcie, że pupa nie jest tylko z tyłu, ale również tutaj z boku, z profilu patrząc na nas, można
ujrzeć fajne, jędrne pośladki, które się tutaj wcinają. Jest to szczególnie istotna informacja dla pań, które mają problem z hip dip. Oczywiście jest to problem często genetyczny, ustawienia wyglądu bioder, ale oczywiście takimi ćwiczeniami możemy po części go rozwiązać, budując tutaj mięsień. Dlaczego warto wrzucać jakieś odwodzenie do planu treningowego na pośladki? Pamiętajcie, że pośladkowy średni i mały, który podczas ruchu odciągania nogi będzie znakomicie pracował, znajduje się pod pośladkowym wielkim, więc jego aktywacja będzie jeszcze bardziej wypychała ten wielki do tyłu, więc nasza pupa jeszcze będzie bardziej odstająca, a często chcemy, żeby tak było. Co możemy jeszcze tutaj pokombinować? Oczywiście robicie 15 powtórzeń na jedną nogę, 15 na drugą. Ciężar nie może być za duży, żeby nie wyrzucało Was, po prostu nie wyginało Was z odpowiedniej pozycji. Jeżeli macie taki pasek, to jest akurat odczepiony od łańcucha pas obciążeniowy, który też możecie zakupić na Allegro, możecie to ćwiczenie wykonać tutaj na innej dźwigni i wtedy ciężar może być większy. Co robicie? Ściągamy małą opaskę. Troszkę wyżej tu dajemy. Nie wiem, czy nie za wysoko dałem. O! Jeżeli tutaj zaprzemy nad kolanem pasek, mamy oczywiście większą siłę. Tutaj mamy więcej siły, aniżeli wtedy, kiedy kładziemy sobie opaskę na dole. I to samo, zobaczcie. I skupienie, brzuch napięty, miednica nie wygina się, nie odpychamy się z tej nogi. Zobaczcie, z tej nogi się nie odpychamy. Robimy to tylko i wyłącznie jakby jednostawowo lewą nogą. Kusi nas się wygiąć, jesteśmy tu wyprostowani. Patrzymy przed siebie, głowa przed dłużeniem kręgosłupa i skupienie. 15 powtórzeń, włókna czerwone głównie pracują i zmieniamy nogę. Dobra, ale co zrobić w sytuacji, kiedy nie mamy wyciągu, a chcemy poczuć dobrze pośladkowe, średnie i małe? Przyda nam się guma typu miniband. Zakładamy ją czy tu, już nie będę tego pokazywał. I naszym zadaniem jest to samo, czyli zobaczcie. Akurat przy gumie nie muszę się zapierać, bo to nie jest takie obciążenie. Hop. Pilnujemy tu kolców biodrowych, żeby się nam nie wyginały. Jesteśmy wyprostowani, guma nas chce zgiąć i odwodzimy. Także nawet w domu przy pomocy takiej oto gumy jesteśmy w stanie fajnie aktywować boczne i górne części pośladka. Ale uwaga, no tutaj 15 powtórzeń na nogę może być za mało. Może zróbmy 20. Hop. Oczywiście kolor gumy informuje nas, jaki ciężki jest opór. Jeżeli guma jest ciemniejsza, oczywiście mamy intensywniejsze ćwiczenie i większy opór. Jeżeli guma jest żółta, no to znaczy, że jest leciutka. Także osoby, każda z Was, każda osoba może dopasować to pod siebie. I teraz tak, jeżeli się zaprzemy, oczywiście to nie jest problem, mocne odwodzenie. 15 powtórzeń, mówię, pośladki boczne, górne części lubią więcej powtórzeń. No dobra, ale jakich błędów się tutaj wystrzegać, moi drodzy? To, co wcześniej wspomniałem, nie odpychamy się z tej nogi. Nie wypychamy się tutaj. Nie rotujemy miednicy. Akurat w tym ćwiczeniu to nie jest potrzebne. Jakieś takie wyginanie. Pilnujemy napiętego brzucha. To nie może być tak, że takie sflaczałe odwodzenie. Kolejna sprawa, trzymamy cały czas napięcie mięśni pośladkowych, czyli odwodzenie, powrót. Odwodzenie, powrót, a nie takie odkładam, machnięcie. Nie robimy tego siłą pędu, czyli nie wymachujemy, tak? Tak niechlujnie. Spięcie, napięcie, uwaga, noga stojąca, jeżeli nie będziemy się zapierać, również wykona wspaniałą pracę. Mięśnie dwugłowe będą pilnowały, konkretnie głowa długa, miednicy, żeby nie opadała do dołu. Także przećwiczymy tutaj nie tylko swoją koordynację i pośladki, ale także głowa długa
mięśni dwugłowych wykona tu swoją funkcję. Ćwiczenie niby proste, niby nie trzeba nagrywać tutaj żadnych instruktażowych materiałów na ten temat, ale uwierzcie mi, często widuję, jakie błędy tutaj niechlujne się popełnia. Takie rozluźnienie biodra w jednej linii, brzuch napięty, plecy proste, może być delikatnie pochylony tułów, odwodzimy skupienie. Zatrzymanie spowoduje jeszcze większe napięcia pośladków. A to, że Was chwieje ze stawu skokowego już tutaj od stopy, to dobra informacja. Wyćwiczycie, poprawiajcie to, skupiajcie się na tym, aby stopa siedziała mocno wbita w podłogę, na ziemi. Jeżeli macie złe buty, ja chyba nie mam najlepszych w tym momencie, po prostu je ściągacie i gołą stopą na podłożu próbujecie ustawić swoje ciało i wykonać to ćwiczenie. Jest to świetne ćwiczenie uzupełniające ciężki trening pośladków, wzbogacony o takie ćwiczenie jak hip thrust, który jest oczywiście wytłumaczony na moim kanale, o przysiady, o półprzysiady w klęku, na wyciągu, o bułgary, zakroki, przysiady klasyczne, martwe ciągi, sumo, klasyczne. To wszystko macie na moim kanale, wpisujcie w wyszukiwarkę, dodajcie do celu z pasją taką frazę i znajdziecie wszystkie istotne informacje na temat tych ćwiczeń. Także jest naprawdę duży wybór. Możemy trenować pośladki i na siłowni, i w domu. Tylko trzeba wiedzieć, jakie ćwiczenia wybierać. Zapraszam na moją grupę Do Celu z Pasją Team na Facebooku. Obserwujcie mój Instagram, profil trenerski na Facebooku. Oczywiście zachęcam do współpracy www.docelusspasją.pl. W sekcji oferta dowiecie się, jak ze mną możecie porozmawiać, powspółpracować. Od razu informuję, że życzę sobie, żeby pisały do mnie tylko osoby konkretne, zdecydowane, nie lubię leniuchów. Ja chcę zmotywować, chcę, żebyście działały. Naprawdę, nie traćmy czasu, jeżeli mamy ochotę wykupić plan treningowy, a po prostu potem tego tyłka nie ruszyć. Szkoda pieniędzy. Także dziękuję za uwagę, dziękuję za materiał, za to, że jesteście ze mną, że tworzymy razem ten kanał, za Wasze łapkę, za Wasze łapki w górę, udostępnienia materiału, Wasze wsparcie. Robię to też dla Was, przecież nie tylko dla siebie nagrywam, bo nie chciałbym gadać i nagrywać do nikogo. Dziękuję jeszcze raz. Do Celu z Pasją. Cześć.